Dobrze, powiem ci tak. Jeśli widzisz wojsko, może już to wiesz, ale jeśli widzisz wojsko, chowaj się, uciekaj. Nie ufaj im. Wiem, spokojnie. I zaufaj mi. Mówisz spokojnie, ale ten twój przyjaciel nie był jedynym wojskowym, któremu zaufałeś, prawdopodobnie. Wiele osób będzie cię oszukiwać. Wiele osób będzie chciało wykorzystać twoje umiejętności medyczne. A jeszcze więcej może okraść albo nawet zjeść. Widziałem takie przypadki. Nic chyba nie złapiemy. Wracajmy. Zaczyna się ich być więcej. To jakiś kojot biega. Nie ma czasu. Kiedy jeszcze życie wydawało się normalne, a po świecie nie chodziły potwory, mój terapeuta mówi, że w ciężkich chwilach warto jest spisywać swoje myśli i uczucia. Piszę ten pamiętnik, bo czuję, że teraz tego właśnie potrzebuję, żebym nie stracił zmysłów. Zostałem ugryziony. Nie wiem, co to znaczy, ale wydaje mi się, że jestem zarażony. Boję się. W każdej chwili mogę się zmienić w to coś. Nie ma już sił. Nie ma. Rozpadł się. Rozumiem, że chciałbyś wierzyć, że jeszcze da się z tego wybrnąć, ale muszę cię zmartwić. Ten świat, jaki znałeś, już nie istnieje. Słuchaj, to co widzisz jest wynikiem nieprzygotowania ze strony służb, wojska, rządu, wszystkiego, o czym tylko da się pomyśleć, okej? Kochane wojsko dostało rozkaz, żeby rozstrzelać wszystkich ludzi uciekających. Pod pretekstem tego, że mogą być zarażeni tym głównym. Nie cofniemy tego, co było. W tym momencie jesteśmy zdani na siebie. Więc ty się ciesz, że cię znalazłem. Już nie ma prawdziwego wojska. Słuchaj, Blake! Cały jesteś? Jestem. Klicz! Nie widzę ich na razie, chyba się zajmują. Dobra, idą. Słuchaj, masz. Co? Dobra, słuchaj, nie chciałem, żeby do tego doszło. Co? Weźmy mi nieśmiertelnik, mam go jeszcze z czasów normalnego wojska. Co ty chcesz zrobić do cholery? Słuchaj, jeśli zobaczą, że uciekamy, rozstrzelają nas w plecy, okej? Okay? To już nie są ludzie, to są potwory. Mam cię tu zostawić? Ja ich przytrzymam. Tak, masz mnie tu zostawić, spotkamy się w moim domu. W naszym domu. Ty nie uciekniesz im. Cholera, nie są, są tu już. Ale przynajmniej ich powstrzymaj. Dobra, cholera. Masz, chodź. No. Przytrzymaj, nie zapomnij o niczym, co ci powiedziałem, a teraz biegaj! Dobra. Już! Człowiek, któremu zawdzięczam życie, nauczył mnie wszystkiego, co muszę wiedzieć. Teraz muszę to dobrze wykorzystać. Nie mogę go zabić. Oddał za mnie życie. Jestem mu to winien. Pozostając samym przyjacielem, któremu zawdzięczam życie, postanowiłem zacząć ze sobą ślady i ruszyć dalszą drogę samemu. Ten facet, którego spotkałem, okazało się jednak, że mówił sobie to tak prawdę. Kobieta była przetrzymywana przez grupę bandytów. Tym cudem udało mi się ją odbić, przekręcając ich i wywabiając ich z własnego obozowiska. Mam tylko nadzieję, że nikt z nich nie zauważył, nie zapamięta. Może się to skończyć w przyszłości źle. Wczoraj, gdy cię opatrywałem, zobaczyłem, że masz nietypową ranę. Za bardzo się na tym nie znam, ale powiem ci, dałem kiedyś jedną medyczkę. Powiedziała, że to coś da się tylko wstrzymać. Także szansy wyleczenia nie masz. Wszystko zaczęło się w Metropolia. Dopiero po czasie te chodzące trupy, nie wiem nawet jak to nazwać, potwory, zaczęły wychodzić poza tereny miasta, kiedy wszystko ucichło. Lgną do dźwięku i do zapachów. Są prawie że ślepe. Musisz przewidywać wszystko, co się stanie. Na kogoś takiego omawiają teraz pustelnicy. Ludzie, którzy kręcą się sami bez celu, w poszukiwaniu miernych dóbr. Jeśli widzisz wojsko, chowaj się, uciekaj. Nie ufaj im i zaufaj mi. Ten twój przyjaciel nie był jedynym wojskowym, któremu zaufałeś. Wiele osób będzie cię oszukiwać.